Witajcie, dawno mnie nie było i mógłbym was oszukiwać, że byłem bardzo zajęty i nie miałem czasu na nagrywanie. Ale tego nie zrobię, więc po prostu przejdźmy do newsów. Jak wiemy, polscy dziennikarze lubią szukać dram, a taki twórca jak Gimper idealnie się do tego nadaje. Tak więc kiedy grupa rajdownicy Gimpera zorganizowała Mistrzostwa Świata w szkalowaniu papieża, dziennikarze stwierdzili, że za całą akcją stoi Gimper, co oczywiście jest nieprawdą. Ale komu by się chciał sprawdzać swoje gorące newsy? Ale jakąś godzinę później trafiłem na kolejny artykuł dotyczący tego samego, tym razem na Pikio.pl. No i stwierdziłem, że kliknę sobie, zobaczę, kliknąłem. No i zamarłem, bo w jednym z akapitów któryś z redaktorów dopisał, że patronat nad wydarzeniem objęła grupa rajdownicy Gimpera 3.0, co sugeruje, że za wszystkim stoi youtuber pod pseudonimem Gimper i to on jest odpowiedzialny za te wszystkie ataki i obśmiewanie ludzi. Ja mówię, o nie! Jak? Co? Kiedy? Dlaczego? Czy chcielibyście bez problemu odtwarzać filmy na YouTube offline? Od niedawna jest to możliwe, jeżeli mieszkacie w Indiach. YouTube jednak twierdzi, że żaden z moich widzów nie mieszka w Indiach, więc na razie ta opcja jest dla nas niedostępna. Kiedy ta aplikacja pojawi się w Polsce? YouTube niestety nie podaje żadnych konkretnych danych, jednak jeśli patrząc na to, że po roku wciąż nie dostaliśmy YouTube Red, to szanse na to, że dostaniemy YouTube Go są prawie żadne. A skoro mowa o Indiach, to czy wiecie, jaka jest tam najbardziej popularna gra? Minecraft. I myślę, że nikogo nie zaskoczę, jeśli powiem, że w Polsce jest to samo. YouTube postanowił nam udostępnić informacje, jakie gry są najpopularniejsze w jakich krajach. U nas króluje Minecraft, GTA 5, Pokémon Go, Five Nights at Freddy, League of Legends, Garry's Mod, CSGO i FIFA 16. YouTube wskazuje także gry, które są wyjątkowo popularne w danym kraju. A w Polsce jest to Farming Simulator. W takim razie proponuję, żebyśmy na chwilę opuścili Polskę i przenieśli się do Stanów Zjednoczonych. Dlaczego? Bo tam odbyło się Streamy Awards 2016. Była to impreza, na której odbyło się wręczenie nagród wybitnym internetowym twórcom, gdzie niestety nie było żadnych Polaków, więc trzeba wrócić do kraju, gdzie telewizja pozwala sobie na za dużo. A konkretniej mowa tu o Telewizji Republika, która postanowiła użyć kawałek filmu wojskiego bez jego zgody. Kilka dni młodsze to można by je, gdyby było jeszcze chore, gdyby było podejrzenie choroby, to można by je zabić. I tych kłamstw jest masa. Ale proponuję, żebyśmy zakończyli ten odcinek czymś pozytywnym. Jeśli macie Galaxy Note 7, to nie musicie się już obawiać, że wybuchnie. Bo wybuchnie na pewno. A więc najwyższy czas się go pozbyć, tak jak to zrobił sam Samsung. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że wyszło w miarę dobrze. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, wbijcie na Facebooka i do zobaczenia w następnym odcinku.